Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj słuchaj słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Marysz Borkowski, niestety ponownie samotny, bo bez współprowadzącego. Mam nadzieję, że już niebawem wróci do nas Paweł Dębowski. Zatem witam drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w 29 odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie. W postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwonku. Do mojego wirtualnego studia zawitał dzisiaj Patryk Celina oraz Michał Korniewicz, których na pewno, tak sądzę, kojarzycie z naszych poprzednich odcinków podcastu. Panowie witajcie! Cześć! Cześć wszystkim. Dzień dobry, ale to nie wszystko mm. dzisiaj. Mm -mm. No nie, nie, to jest zaraz, jeszcze kolejnego bardzo arcy e, ważnego gościa mamy, tak? Zaś po raz pierwszy miło mi jest powitać w naszych skromnych progach e, Zofię Domaracką, kompozytorkę muzyki do, e, muzyki do gier wideo, a także filmów, a ostatnio autorkę e, soundtracku do produkcji Timberball, e, który, no, jest to tytuł z gatunku city boulderów, z elementami survival, w w, której, w którym naszym celem jest stworzenie dobrze prosperującego miasteczka, zamieszkiwanego przez sympatyczne, tak sądzę, bobry. Moi drodzy, w naszym podcastie mamy taką tradycję, że zanim zaczniemy, przejdziemy jakby do głównej rozmowy. Czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć, co ostatnio słuchaliście? I panowie, pozwólcie, ale chciałbym, żeby w pierwszej kolejności może Zofia się wypowiedziała. Tak więc, Zofia, co ostatnio leciało u ciebie na płytach, na winyl, a może coś w, w cyfrze? Rozumiem, że nie mówimy tylko o muzyce do gier, tylko ogólnie o muzyce. Tak, oczywiście. Ścieżki, Ścieżki dziękowe do filmów? Może być to muzyka klasyczna, może być to jakikolwiek gatunek muzyczny. No to tak. Ostatnio się wkręciłam trochę w muzykę Latino. Tak, może trochę specyficznie. I znalazłam taką parę, która ma takie swoje dło. I śpiewa, na przykład, znaczy ona śpiewa, on gra na gitarze. Um, nazywają się Carmen Mujor i Kike Peña um, I śpiewają właśnie Bolera, Samby i tak dalej. Bardzo mi się to podoba. Um, z innych klimatów um, odkryłam na przykład Nowa Twins. To jest takie um, też duo rokowe. Dużo przesteru na wokalach. Takie dwie dziewczyny. Jedna zdaje się jedna gra na basie, a druga śpiewa i gra. Ym, no i tak, jest to trochę przeciwne bieguny może, ale bardzo mi się dobrze tego słucha ostatnio. Mm -hmm. no to może to jest jakaś inspiracja do przyszłej twojej produkcji. Może. Nie wiem, czy możesz zdradzić. Fantastycznie. Patryku, a co u ciebie się kręciło? Oj, właśnie bałem się, że, że teraz mnie zapytasz. <noise> szczerze mówiąc właśnie ostatnio mam strasznie duży problem bo z uwagi na absolutny brak czasu i naszą profesję, kompletnie nie miałem ostatnio czasu, żeby rzeczywiście posłuchać jakiejś szczególnie większej ilości muzyki, żeby jakieś nowe albumy przesłuchać i tak dalej. I nie wiedząc tak naprawdę, nie spodziewając się, jakiego będziemy mieli dzisiaj gościa, to chciałem powiedzieć zupełnie bez wazeliny, że słuchałem ostatnio, jeśli chodzi o całe albumy, to słuchałem właśnie albumu Zofii z Timberborn, wow. dlatego że to jest no, tytuł, który niedawno się ukazał i to jest jedyny album, który ostatnio udało mi się po prostu przesłuchać, bo byłem też po prostu ciekawy z racji tego, że się znamy. Więc tak, no więc w zasadzie jeśli chodzi o nowości, takie stricte nowości, to tylko słuchałem Zofii ostatnio. Bardzo mi miło. Czuję się wyróżniona. Wybór Zofii, taki był film tam, trafiłeś Patryku. Trafiłeś. Dobrze. Michale, Michale. A co tam u Ciebie z głośników leciało ostatnio? Ja chcę zaznaczyć, że ja jestem jeszcze do tyłu, bo zarówno albumy Zofii jak i Patryka pojawiły się w bardzo niedawnej przyszłości i są u mnie na kolejce do odsłuchań. Natomiast ja przez ostatnie miesiące i zmiany pracy również nie miałem za wiele czasu. A tak jak tu Patryk zauważył, to są dzieła tego typu, że warto je przesłuchać od deski do deski w spokoju, więc czekają sobie spokojnie na, na dobry moment. Natomiast jeżeli chodzi o, o muzykę taką, która sobie gdzieś tam pomiędzy leci, to ja na wizycie ostatnio moich przyjaciół e, odkopałem e, Tonego Hołka, który doczekał się remasteru, więc zwróciłem też do do soundtracku, do do a Tribe Called Quest, do Machine Gun Kelly'ego, do Papa Rocha, do tych wszystkich e, zespołów, które, których licencje wpadały wtedy, e, wtedy do tych tytułów, a, a że też biegam ostatnio trochę częściej, no to, to głównie słucham muzyki właśnie podczas biegania, a, a bardzo to ładnie w parze te, te tony hołkowe OST idą z tym. Ale to, widzasz, tak, nie tak można to powiedzieć. widzę, że mamy ten mhm. sam zim, bo ja też cierpię na to, że właśnie ja w czasie pracy nie mogę słuchać muzyki i też mam no. listę rzeczy i Klasik. nie ma kiedy po prostu. No. No, dokładnie. No. Ja mam takie wrażenie, Michał, że ty się chyba muzycznie odmładzałeś teraz. <laughs> A, muszę, tak, wiesz, tak, jak najbardziej. No <laughs> nostalgia, mm. e, zdecydowanie. Ja też ostatnio. Jak się chciało, to. On... Tak, znalazłam tak, tak. właśnie. Um, mam jeszcze trochę płyt CD, bo było kiedyś coś takiego. Um, I używam ich tylko w aucie, bo tam mam tylko twarze CD. Właśnie też się ostatnio odmładzałam, Znalazłam taką starą płytę Defton White Pony, który pamiętam, jak byłam nastolatko, to się tym strasznie jarałam i po prostu leciało w kółko. No i teraz znalazłam ją i właśnie leci u mnie w aucie. Ja Mówię, kurczę, to wspomnienia, ta młodość. <ścoughs> No, jest coś takiego, nie? Słuchaj, dro 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 drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, naprawdę jak patrzę na naszych gości, powiem Wam szczerze, nie są w ogóle starzy, nie wyglądają na tyle, ile się To są się filtry tak mówiły, takie nowe Discorda. Czujesz. Dokładnie, tutaj na, na Discordzie włączasz filtr minus 20 lat, i wszystko wygląda pięknie. zapytaj nas, do ilu kiloherców słyszymy, to wszystko się no. wyjaśni, ile mamy lat. No właśnie. Zgadza się, najważniejsze że dobrze nas słuchać. Dobrze, no to ja podsumuję to dwoma albumami. Pierwszy to jest co u mnie leciało na, na tapecie: To jest Dead Stranding Original Score Volume 2 Ludwika Forcella. Pod koniec września na konsoli Sony PlayStation 5 pokazała się gra Dead Stranding Direction Cut, która jest rozwinięciem pomysłów, jakie nie mogliśmy zobaczyć w podstawce. No, o produkcji Dead Stranding można powiedzieć wiele, choć w przypadku fabuły tutaj, jak i w pozostałych. Produkcja wideo kodzimy trzeba czegoś więcej niż cierpliwości, dlatego z tego miejsca odsyłam was do, re, do naszej recenzji na stronie. Zaś, jeżeli chodzi o samą muzykę, Ludwig Forsell na pożegnanie z graczami zaserwował nam ogromną paletę dźwięków syntezatorów w dalszym ciągu przywodzącą na myśl soundtrack do filmu It Follows który był główną inspiracją do napisania kompozycji do tej gry. Zatem jeżeli podobała się Wam muzyka z podstawki, będzie to po prostu powrót na stare śmieci z nielicznymi wyjątkami. No i jeżeli chodzi jeszcze o, je o drugi, drugi typ dzisiaj, a muzyka do gry Jet The Four Show Andiego Rochmana, Aka Skryf, w wielkim skrócie akcja gry Jeff the Fire Shore toczy się na nieznanej planecie. Wcielamy się w postać astronautki, astronautki o imieniu May, która porusza się po opuszczonej planecie w znacznej części pokrytej oceanami. Naszym celem jest odnalezienie źródła tajemniczego międzygwiezdnego sygnału, znanego jako Henway, który skłonił cywilizację do próby eksplorowania przestrzeni kosmicznej. Andy Rochman, znany głównie z pracy nad muzyką do gry Ocean Free, tutaj swoją pracę nawiązuje stylistyką Muzyczną do sątraku z filmu Arrival, Nowy Początek, z utworami autorstwa Johana Johanssona. Nie jest to ścieżka łatwa w odbiorze w żadnym razie. Wręcz przeciwnie, ocóg może zniechęcić do dalszej eksploracji albumu, jednak po dłuższej chwili słuchania tego niepokojącego albumu skłaniającego do refleksji być może można zmienić zdanie na pewno pozostanie wam to wynagrodzone tak więc troszeczkę się dzisiaj nam nazbierało tych płyt, jak zawsze zachęcamy i do słuchania i do przesłuchania tych albumów naszą jakby listę tych wszystkich soundtracków o których dzisiaj rozmawialiśmy z naszymi gośćmi pod linkiem na kanale YouTube pod podcastem będzie można je przesłać ja się bardzo naprawdę cieszę, że się spotkaliśmy w takim um, gronie, ponieważ y, jesteście też jakby członkami y, grupy na Discordzie Warsaw G Game, and, y, y, jeżeli dobrze pamiętam Warsaw i Warsaw Game typu, Audio, jeśli mogę. Dał da, dokładnie tak. Dzięki za poprawę. No, no, Pamiętam, że już w naszym podcaście, jak pojawiłeś się, to wspominaliśmy o tym, że byłeś współzałożycielem tej, tej grupy. I tutaj, jakby też, zachęcam w imieniu naszych gości, jeżeli jesteście kompozytorami bądź sound designerami, koniecznie musicie odwiedzić, dołączyć do tej grupy, bo naprawdę wszyscy się dzielą i pomagają nawzajem z wiedzą na temat kompozycji. Muzyki, nie tylko, bo też jeżeli od strony prawnej, jeżeli chcecie się zabezpieczyć, to sądzę, że też znajdziecie tam od, od tego odpowiednie osoby. Um, ja muszę. Przyznać, że też do przygotowania tego odcinka Patryk jakby mnie tutaj trochę zainspirował, bo Patryku, ty miałeś okazję Michał także w tym roku pojawić się na Digital Dragon ze swoimi tematami paneli, bo prowadziłeś panel i to jest, to jest chyba taki temat, który no, jednak nie każdemu deweloperowi łatwo przychodzi przez gardło, tak? Czyli budżet, pieniądze. I pozwoliłem sobie, jakby, po części się zainspirować tą prezentacją, i mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli, może nie tyle, co znaleźć multum odpowiedzi na te, na te nurtujące nas pytania. Ale żeby, może, przynajmniej jakiś drogowskaz, może coś wspólnie uda nam się dzisiaj wymyślić. Tak więc, ja bym chciał zacząć takim ogólnym pytaniem do Was wszystkich: to znaczy, same problemy z planowaniem i budżetowaniem muzyki do gier wideo. I chciałbym zacząć od Patryka, ponieważ Patryk to był jakby Twój temat. Jakbyś mógł zacząć, może od tego, z czego to wynikało, że postanowiłeś. Ja owszem, po części już to powiedziałem, ale może byś chciał jakby uzupełnić to, co już zacząłem mówić, w kwestii właśnie tego budżetowania i planowania muzyki do Gier Wideo i może o samym panelu. Dobrze, to znaczy tak, jeżeli chodzi o sam pomysł i, i dlaczego zdecydowałem się w ogóle wybrać taki temat na, na wykład, to głównie wynika to oczywiście no, z jakichś doświadczeń, które gdzieś tam się powoli nabywa i, i coraz, coraz częściej mam też okazję mieć porów w ogóle porównywania sytuacji, jaka w danym studiu się czy, czy raczej ma miejsce, jeżeli chodzi o kwestie, czy to budżetowania, czy w ogóle jakby priorytetu pracy nad, ogólnie nad audio jak najbardziej, ale też nad muzyką. I zauważyłem, że no zdarza się, zwłaszcza w tych mniejszych studiach właśnie, że nie ma tam oczywiście jakby złej woli, tylko Sporo, sporo pojawia się takiej jakby nieświadomości czasami pewnych procesów, które zachodzą podczas naszej pracy i wydaje mi się, że po prostu niektórzy deweloperzy nie są gotowi, nie są jakby przygotowani na, na pewne niespodzianki, które mogą ich czekać, jeżeli nie zaczną z nami, czyli mam na myśli tutaj z ludźmi odpowiadającymi za, za audio i też muzykę, rozmawiać na w miarę wczesnym etapie. Dlatego też... Ale Patryku, jest ci przerwę, bo w dalszym... Czy mówimy o naszym podwórku, tak? Czyli o Polsce, czy Nie, no, czy tak. to to znaczy, na temat. Na... Mhm. To znaczy, wiesz, no, doświadczeń mam najwięcej z Polski. Z, z, jeżeli chodzi o klientów zagranicznych, to akurat jeżeli chodzi o deweloperów, to nie mam zbyt dużych doświadczeń. Raczej zdarza mi się pracować, w w, że tak powiem, na innych płaszczyznach z zagranicą. Natomiast jeśli chodzi o gry, no to głównie chodzi o, nasz, o nasze podwórko. Także pomysł głównie wynikał z tego, żeby, żeby niektórym deweloperom, zwłaszcza tym mniejszym, zwłaszcza tym, którzy zaczynają i którzy na przykład czasami nie mają po prostu świadomości tego, w jaki sposób my pracujemy, żeby im chociaż odrobinę przybliżyć ten proces. Dlatego ja też zresztą tak skrzętnie i trochę podstępnie postanowiłem w tym, w tym wykładzie przemycić nie tylko kwestie pieniędzy, ale też na czym polega w ogóle praca jaki jest pipeline. Bo też wiedziałem, że jeżeli ten wykład, tutaj mówię, to już trochę zdradzam tajemnicę, ale, ale wiedziałem, że jeżeli zatytułuję ten wykład tak, jak i będę mówił tylko o pieniądzach, no to wtedy, jakby, będzie to komunikat bardzo taki ograniczony. A jeżeli przy, uda mi się tam przemycić odrobinę takich informacji, które będą, powiedzmy, miały jakąś wartość edukacyjną dla tych, którzy ewentualnie będą chcieli z tego skorzystać, no to może wszystkim będzie trochę lepiej. Także to stąd się wziął ten pomysł. Okej, okay, dobrze. A jakbyś na przykład teraz, teraz szybko sobie jeszcze rzuca, żebyśmy nie wyprzedzili, okej? Okay? Uh -huh, uh -huh. Powiedz mi z twojego też jakby tego do, do, doświadczenia i z planowaniem budżetowaniem, jak myślisz, czego to może wiesz, wynikać? Bo poniekąd już tam powiedziałeś chyba z tego, nie wiem, braku chyba doświadczenia, tej, tej, tej wiedzy, ale czy to nie jest tak, że te niezależne produ te produkcje i te studia czasami powstają dzięki temu, że nie wiem, ktoś z tych ogromnych, dużych molochów odszedł i oni zakładają swoje te takie powiedzmy średnie, e, nie, niezależne studia. No i jednak mają chyba tą jakby taką wiedzę, i jak sądzisz, z czego to jednak faktycznie, co może być takim powodem, jakim źródłem tego, że oni e, nie, wie, nie, nie wiedzą, jak to budżetować, tą muzykę i plan, planować, czy wszystko zrzucają tu faktycznie się na kompozytorze, że kompozytor wiedzieć ma wszystko jak ty to... To znaczy wiesz, No ja też oceniasz? też, też uh, mogę tak naprawdę tylko się wypowiadać na bazie jakichś doświadczeń e, swoich własnych i ewentualnie opinii kolegów i koleżanek z, z branży. Ale um, jakby to co mogę dodać do tego, co już powiedziałem tak naprawdę to tylko tyle, że um, no... Wydaje mi się, że jest priorytet, jakby jeżeli chodzi o kwestie muzyki, gdzieś tam jednak dosyć nisko, bo jest cała masa różnych innych rzeczy, które są ważniejsze przeważnie z punktu widzenia powstania gry, no bo czasami jest tak, że gra gdzieś tam się rozsypuje w samej mechanice i tak dalej i to są takie rzeczy, które są jakby bardziej istotne, które trzeba załatać i nad którymi trzeba się bardziej skupić. A prawda jest też taka, że żeby muzykę dobrze zabudżetować, to trzeba zrobić music design na samym początku tej pracy, żeby wiedzieć dokładnie, co ta, jakby co ta muzyka ma robić. I jak ona ma być w ogóle też zaimplementowana do tej gry, żebyśmy wiedzieli, po co my ją tam stawiamy. Czy to ma być tylko taki zapychacz, który będzie sobie gdzieś tam plumkał w tle? Czy, no, czy, czy, czy będzie to część po prostu tego projektu? Czy będzie to integralna część tego projektu? Bo jeżeli to będzie integralna część tego projektu, to każdy będzie miał troszeczkę większe, wydaje mi się, też, też ciśnienie na to, żeby to dopracować na możliwie wczesnych etapach. Więc może to z tego wynika, ale myślę, że każda też sytuacja sytuacja będzie inna, więc to moglibyśmy pewnie dyskutować i dyskutować, więc ja jestem bardzo ciekawy tego, co, 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 co reszta naszych gości ma tutaj do powiedzenia na ten temat. Mhm. Zofia, jak sądzisz, z czego wynikają te problemy z planowaniem i budżetowaniem muzyki do gier wideo na naszym poletku? Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że to jest faktycznie jakiś taki taka dziedzina, gdzie studia może mają najmniej doświadczenia. Tak jak powiedział Patryk, to audio Niestety zawsze jest, um, znaczy często jest w ogóle ostatnią rzeczą, o której się myśli. Um, I też wydaje mi się, że Trudno może czasami wybrać moment, kiedy kompozytor czy kompozytorka mają dołączyć do zespołu, bo jeżeli masz jakiegoś na przykład in-house, czy z kimś się współpracuje na stałe, no to można taką osobę wdrażać od początku projektu, pracować od razu razem, iterować. Taka osoba może zaproponować całą stylistykę. Właśnie tak jak Patryk mówił, jak, jak to w ogóle ma współgrać z całą resztą gry. Natomiast ym, większość mniejszych studiów nie stać na to, żeby zatrudnić taką osobę na stałe, więc korzystają z outsourcingu. No więc wtedy taką osobę się zatrudnia w późniejszej, ym, często w późniejszej fazie już projektu, no bo też jeżeli. Ym, taka osoba zacznie pracować nad muzyką wcześniej, no to może być tak, że potem cała koncepcja gry się tam troszkę przemieli i zmieni i wtedy, to jeśli to jest outsource, no to trzeba też znowu zapłacić za kolejne jakieś tam iteracje i tak dalej, więc ym, wydaje mi się z takich względów praktycznych też ym, dużo osób podchodzi właśnie do tego w ten sposób, że no jak już nam się ta gra zepnie, już będzie prototyp, nie wiem też wydawca i tak dalej, tak dalej, no to wtedy zaczniemy myśleć może o tym co z muzyką, tak, jak już będziemy wiedzieli, co chcemy, tak. Natomiast no to jest ym... No ma to właśnie swoje plusy i minusy, tak? No bo w tym momencie często też trudno jest coś zabudżetować, albo coś się zabudżetowało na samym początku, co niekoniecznie odpowiada temu, co, co finalnie może byśmy chcieli zrobić. To chyba w ogóle przeważnie no i, tak jest, że się coś zabudżetuje, jest jakiś tam wstępna koncepcja, no nie? I, tak, a potem tak. się wszystko wywraca do góry nogami, tylko budżet zostaje ten sam. Dokładnie, dokładnie. No. No właśnie, no także wydaje mi się, że yy, no jeżeli faktycznie chce się to yy, zlecać komuś, kto na przykład nie jest częścią zespołu na co dzień, yy, no to faktycznie trzeba mieć zakładkę na jakieś, albo na jakieś tam iteracje, jeżeli nam się zmieni totalnie koncepcja, yy, albo yy, spróbować podejść do tego w takim momencie, gdzie już wiemy, że powiedzmy jakieś te podwaliny chociaż się yy, nie zmienią, tak? I wydaje mi się, że dobrym podejściem jest też wtedy. No jeśli ma się osoby, z której się tam ufa jakoś we współpracy, powiedzieć, jaki się ma budżet i dać jakoś taką wolną rękę, co możemy w tym budżecie fajnego zrobić, tak? Mhm. Michał, czy faktycznie mam taki problem z tym planowaniem i budżetowaniem w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo? Czy to tak? To po po pierwsze, to nie jest, nie zamykajmy się tutaj. Oczywiście nasze doświadczenia całej naszej trójki skupiają się głównie wokół Polski, ale to nie jest żaden problem polski. To jest problem budżetowania gier. I to nie jest problem budżetowania muzyki w grach, tylko to jest problem budżetowania gier. Im mniejsze studia, tym to nie jest większy problem, ale ten problem jest i istnieje na każdym szczeblu. Od największych gigantów, AAA-ów przez indyki premium po. Gry robione w garażu. I to jest albo budżetowanie na tych najwyższych poziomach, głównie związane finansami, a na tych najniższych coraz bardziej budżetowanie czasem, bo po prostu projekt rozciąga się w czasie, gdy nas nie stać na to i na drugie. Więc muzyka absolutnie nie jest. To nie jest tak, że w Polsce z muzyką mamy problem w budżetowaniu gier. Problem jest znacznie szerszy. Eee, I muzyka jest po prostu wycinkiem tortu, który my znamy najlepiej, dlatego dzisiaj o nim rozmawiamy. Natomiast Zupełnie szczerze nie jest niczym szczególnym pod tym względem. Wspomniałeś, że owszem, te studia mniejsze są często zakładane przez ludzi, którzy odchodzą z firmy. No ale powiedzmy, że ja teraz odejdę. E, odejdę z mojej pracy, chociaż dopiero ją zacząłem w hokach i nie mam absolutnie ochoty stąd chodzić będę chciał zacząć własne studio i owszem, będę miał świetne pojęcie o zabudżetowaniu muzyki, ale nie będę miał ni w ząb pojęcia o zabudżetowaniu serwerów na backend, jeżeli będę chciał robić grę multiplayer. Mimo, że byłem w studiach na przykład takich, takim jak Donkey Crew, które robiło grę multiplayerową i całe studio przez to przechodziło, ale ja jako jednostka nie mam o tym zielonego pojęcia. I tak samo osoby, jeżeli... Lead designer, czy lead programista, odchodzi ze studia i zakłada filmy, to nie będzie miał pojęcia, jak zabudżetować muzykę, czy jak zbudżetować e, upy na animację, czy inne kwestie, które są z game devem związane. To jest raz. Dwa, game dev to jest sprawa, to co już i Patryk i Zofia powiedzieli, ale to warto zaiterować jeszcze raz, ponieważ game dev to jest branża iteracyjna i my tutaj będziemy poprawiać, poprawiać, zmieniać, poprawiać. E, I to sam, sam ten charakter e, implikuje to, że z budżetem zawsze i wszędzie będą problemy, czy jeśli chodzi o muzykę, e, czy jeśli chodzi o inne aspekty. Oczywiście. I to, co już ja tutaj mogę tylko potwierdzić, to co Patryk i Zofia powiedzieli, że im lepszego specjalistę na pokładzie mamy, im bardziej zaufaną osobę, z tym z tym budżetowaniem będzie, będzie po prostu łatwiej. Mm -hmm. Mamy, już tak powiem, takiego partnera, na którego możemy liczyć. E, Michał, bo ty, teraz właśnie jak powiedziałeś o tym wszystkim, ja się z tobą zgodzę, bo mm, też jakby... Na co dzień się zajmuję pracą z różnymi studiami deweloperskimi, też kwestie nagrania muzyki, i też opiekuję się niektórymi kompozytorami, tak więc jakby najbardziej też to z innej perspektywy widzę i znam. Ty miałeś okazję, teraz przypomnij mi być, nie wiem, czy to byłeś audiodyrektorem, czy byłeś osobą przy game decku pracowałeś muzyce i nie wiem. Tak, to znaczy. Moja rola w Game Deku była, była dosyć niecodzienna. Ponieważ ja na etapie finalnym produkcji Game deka, czyli ostatnich sześciu miesięcy, pełniłem rolę audiodirektora w Anshar Studios, zajmując się całością audio przy tytułach, nad jakimi w tym czasie pracował Unshar, w tym momencie z Game dekiem. Natomiast. W, akurat w Game decku mieliśmy już powstającą muzykę, kiedy ja przyszedłem. Tam music directorem był Marcin Przybyłowicz, i ja po prostu jako audio director, e, pomagałem tu i ówdzie dopinać różne kwestie. Natomiast e, absolutnie nie byłem tutaj osobą decyzyjną, czy kreującą to, w jaki sposób ani muzyka będzie napisana, ani jak dokładnie będą wyglądały kwestie nagraniowe. Tam nagrywaliśmy 303-osobową e, orkiestrę, muzyka była napisana przez w sumie czwórkę kompozytorów, e, natomiast to były rzeczy, gdzie ja naokoło przy nich pomagałem, natomiast nie... to nie było tak, że to były... Sposób realizacji tego wypływał, wypływał ode mnie, czy byłem pomysłodawcą tego. Ja przyszedłem w trakcie, gdy to już zaczęło się dziać, i tylko próbowałem nie przeszkadzać. No, mm -hmm. słuchajcie, teraz wszystko, co zostało tak pow powiedziane, jakbyśmy mieli to zebrać do, do kupy. Czy jesteście teraz w stanie sobie tak y, szybko z, z, powiedzieć szczerze, co trzeba byłoby zrobić, żeby to zmienić? Bo wiemy, że to nie jest jakby problem polski, tylko to jest taki. O, o, że tak powiem, międzynarodowy, jeżeli w ogóle możemy mówić, że to, to jest problem, bo tak jak Michał słusznie zauważył, też przypuszczam, że inne działy też mogą się z tym, z, tymi, z tym problemem spotykać, co jednak zmienia faktu, że muzyka od zawsze obok fabuły i grafiki pełniła bardzo ważną rolę, tak samo jak zresztą sound design, ale jakby nie wracajmy, nie rozgrzebujmy tego te, tematu, bo moglibyśmy naprawdę o 23, 30 lat, te, że powiem, przenieść się wstecz i sobie powiedzieć szczerze, że naprawdę muzyka, można by powiedzieć, że grała pra prawdopodobnie pierwsze skrzypce. Natomiast, nie wiem, Patryku, jakbyś teraz miał powiedzieć, czy widziałbyś, może między innymi z twojej prezentacji, może też to tam pokazałeś, widziałbyś jakieś rozwiązania albo taki drogowskaz może dla osób, które nas słuchają, może też są deweloperami i też jakby chcieliby znaleźć taką odp odpowiedź na to, jak można by było ewentualnie to skorygować albo usprawnić tą współpracę na, na linii de deweloper albo kompozytor, żeby faktycznie uniknąć pewnych elementów, które jakby później skracają ten czas produkcji nad muzyką do gier, a jak wiemy, no to jest dosyć bardzo żudny proces i zawsze kompozytor chciałby mieć więcej tego, tego czasu, a ten deadline jednak ściga Ciebie. To więc mógłbyś teraz jakieś takie rozwiązanie? Nie wiem, jak, jakieś ci przychodzi na myśl. Znaczy wiesz co, ja w ogóle nie, nie, nie miałem y okazji do tej pory na przykład spotkać się z taką praktyką. E, może ktoś miał. Y y y by na przykład studio zaproponowało y samo, jakby własnej inicjatywy, żeby samo studio miało na przykład taki pomysł, by y rozpocząć coś w rodzaju takiego jakby projektowania, czy takiego jakby pre w ogóle muzyki na wczesnym etapie, kiedy gra powstaje. Bo tutaj już Michał też bardzo, bardzo wyraźnie to zaznaczył, że, że, że cały gamedev to jest proces taki iteracyjny i, i to jest 100% racji, więc trzeba jakby mieć świadomość tego, że dużo rzeczy się może zmienić gdzieś tam po drodze i podejrzewam, że część deweloperów może też z tego właśnie powodu nie chce angażować nikogo do muzyki na wczesnym etapie, bo zakładają, że to nie ma sensu, skoro ta gra się jeszcze zdąży pięć razy zmienić po drodze i Czekają do ostatniego momentu, kiedy już w zasadzie jest trochę za późno, bo wtedy właśnie każdy kompozytor na kolanie próbuje to wszystko pospinać, żeby, zwłaszcza jeszcze później coś ponagrywać w studio, potem to jeszcze zmiksować i wrzucić wszystko do jakiegoś middleware'a, do Fmoda czy do Wise'a. Podczas gdy moglibyśmy się do tego, wydaje mi się, chociaż trochę lepiej przygotować, gdybyśmy mieli właśnie jakąś. Jakiś taki plan, i też studio miałoby samo w ogóle w, w świadomości, by przygotować jakąś taką, że tak powiem, poduszkę finansową, na to, żeby pozwolić muzyce, tak samo jak grze pozwala się ewoluować, żeby pozwolić też muzyce troszeczkę poewoluować razem z tą grą gdzieś tam wcześniej. Natomiast to, co, to z czym my mamy do czynienia bardzo często, czyli ten taki flat fee, o którym mówiłem w czasie swojej prezentacji, gdzie, gdzie mamy po prostu jakąś taką stałą stawkę, która jest za całą produkcję. Albo um, od minuty, co się też bardzo często zdarza, to to jakby powoduje, że zakłada się, że ta muzyka zrobiona raz, tam zrobimy, nie wiem, 5 minut, czy 10 minut, czy godzinę, czy 5 godzin, że to, to już jest koniec, jakby, że my to robimy, to jest koniec i to już jest dostarczone, wrzucone do gry i to, i to, i to tak ma zostać. Hmm, więc ja bym tutaj zostawił trochę więcej pola właśnie do tej iteracji, żeby ta iteracja była zaplanowana, a nie wynikała jakby z tego, że coś po prostu nie zadziałało. Więc ja bym może w ten sposób Podszedł mhm. do temat. Zofia, a ja, ja kiedy masz przemy, przemyślenia? Ty jakieś, nie wiem, miałabyś tutaj jakąś e, ra, radę e, dla osób, które pracują właśnie w GMD i też dla samych kompozytorów i soft designerów. Bo to też jakby czasu i powiedzieć szczerze, że mi się wydaje, że to też dwóch działów tycz, nie tylko samych kompozytorów, ale osób, które też przygotowują później dźwięki. Ym, znaczy pytanie brzmi, co możemy zrobić, żeby lepiej to zaplanować? Tak, tak. Tak jak tak, Patryk mm. starał się też tutaj jakby od, 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 odpowiedzieć na to pytanie, czy mm -hmm. jakieś rozwiązanie mogłabyś tutaj mm -hmm. zaproponować? Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że należy zacząć od jakiejś tam, powiedzmy, edukacji, jak działa proces. Um, czyli to, co Patryk um, na przykład miał wykład na ten temat, nie widziałam go jeszcze, ale um, z tego co wiem, właśnie byłem dokładnie o tym. To myślę, że jest super, jeżeli byśmy mogli właśnie na różnych konferencjach mieć um, tego typu prelekcje i jakoś zachęcić um, ludzi spoza działów audio, żeby na nie przychodziły, żeby też um, dewowie um, wiedzieli na czym polega ten proces, tak? I też wiedzieć, jakie są narzędzia, jakie są nowe możliwości, bo często jest tak, że na przykład ludzie nie wiedzą o tym, że jest coś takiego jak middleware i że możemy, możemy zrobić muzykę adaptacyjną, no ale to wtedy może dobrze też, żeby ktoś tam, żeby to ta osoba implementowała, że dobrą praktyką może by było, żeby ta osoba też miała dostęp do repo, żeby można było testować i tak dalej, tak dalej. Dużo takich... Um, Rzeczy, których no na przykład nie wiem, powiedzmy jakieś tam młode studia może nie mają z tym doświadczenia, więc mi się wydaje, że od tego należałoby zacząć. Ym, no i dalej. No ja mam akurat doświadczenie takie, że zdarzało mi się pracować ym, właśnie w takim modelu iteracyjnym, czyli że jakoś tam stosunkowo wcześnie ym, tę muzykę powiedzmy zaczynam robić i. No właśnie, jeżeli to jest stała współpraca no i jest zabudżetowany po prostu czas, czyli, że na przykład napracujemy nad tym ileś tam miesięcy, no to ta osoba tam po prostu jest i wydaje mi się, że to dobrze działa. Um, ale oczywiście też wydaje mi się, że to nie jest może koniecznie od punktu zero, tylko jeżeli już jesteśmy w takim momencie, że wiemy powiedzmy jaka jest stylistyka ogólnie, tak? To możemy już zacząć działać z muzyką i, i wtedy faktycznie sobie iterować i, i nawet w jakichś tam rzeczach typu implementacja i tak dalej. No testowanie tego to też ym, jest czas, tak? Bo ym, to nie jest nie wiem, grafika, że coś sobie włączę i widzę czy to działa, czy nie działa, tylko muszę pograć w to, nie wiem godzinę, dwie, ileś tam, żeby zobaczyć, czy, czy po prostu to działa, czy nie. Mhm. Michał, chciałbyś coś tutaj jakby dopowiedzieć, a wiem, na, że na pewno odnośnie tego, co już Zofia i Patryk dodali od siebie w kwestii tego, jakie można było... To... Widzisz, Mariusz, jak ty mnie dobrze znasz. Znaczy, ja będę trochę jak zdarta płyta, bo ja to powtarzał wszędzie, gdzie się, gdzie ktoś mnie ma ochotę akurat przez chwilę posłuchać. Audio już na szczęście, w sensie audio jako sam design przeszło tą ścieżkę w większości studiów i udało się doprowadzić do znacznie zdrowszej współpracy i sytuacji, to znaczy już bardzo rzadko spotyka się studio, które na końcu w tej ostatniej fazie produkcji, czyli powiedzmy zamknęliśmy betę, dążymy do, do goldmastera, zbliżamy się do wydania gry, no to teraz przydałoby się okrasić Grać dźwiękami. Już ta sytuacja zdarza się coraz rzadziej i rzadziej, a już na szczęście w studiach większych nie zdarza się praktycznie wcale. Ale to wynika z faktu, że przestało się sam designerów, na sam designerów patrzeć jako na serwis outsourcowy, który jest dokoptowany do zespołu tworzącego grę, tylko teraz sam designerzy też są integralną częścią tego zespołu, który pracuje nad grą. I we wszystkich przypadkach, w których kompozytor jest integralną częścią zespołu pracującego nad grą, a nie jest naszym podwykonawcą, dla którego jesteśmy klientem. To ta sytuacja wygląda znacznie zdrowiej. Nie tylko jeżeli chodzi o proces budżetowania, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o to, o czym i, Zofia i Patryk mówi, czyli sposobu implementacji, sposobu tego, jak muzyka finalnie będzie nam współżyła z grą. Więc to jest moim zdaniem najważniejszy krok, który, który jest do przeskoczenia, czyli zaprzestanie traktowania kompozytorów jako outsourcu. Z punktu widzenia kompozytorów, przestanie myśle, zaprzestanie myślenia o deweloperach jako o klientach i następnym zleceniu, tylko po prostu pracy jako integralna część zespołu. To absolutnie nie wymaga zatrudnienia kompozytora na etat, bo wiadomo, że bardzo niewiele studiów, i tylko największe studia mogą sobie na to pozwolić, bo też nie oszukujmy się, praca na etat kompozytora przy grze, która powstaje 3 lata tyle czasu nie jest aż potrzebne. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, czy tak jak i Patryk miał okazję, i Zofia miała okazję, ja zresztą też miałem okazję w swojej karierze pracować, od wczesnego momentu pracy nad grą, jeżeli jesteśmy cały czas, że tak powiem in the loop, bierzemy udział w spotkaniach, patrzymy jak ta gra się rozwija, nawet nie znaczy, że my musimy co tydzień coś dokomponowywać, czy co tydzień coś zmieniać, ale jesteśmy, mamy cały czas na bieżąco, rozeznanie, jak design gdy się zmienia, w którą stronę to idzie i możemy podejmować decyzje na temat naszej muzyki, nawet jeżeli mamy jakiś tam przestój trzy miesiące, sześć, kiedy faktycznie tej muzyki nie dokładamy. To ja bym miał jeszcze takie podsumowując, bo czas nas goni, a jeszcze sądzę, że takie dwa ważne tematy warto byłoby dzisiaj poruszyć. Ja się tak zastanawiałem nad, czym, nad tym, co teraz powiedzieliście, i jak najbardziej się też pod tym podpisuję, ale zastanawiam się nad taką kwestią, ponieważ wiemy, że czasami zdarza się tak, że jak już. No, zdarza się taka sytuacja, że czasami, jak bierzemy udział w jakimś tam powiedzmy konkursie, to znaczy wysyłamy te dema, kilku kompozytorów wysyła i walczy o to stanowisko przy tej grze. No to wiadomo, czy to jest jakaś średnia duża produkcja, nawet czasami te duże studia nie mają kompozytorów in-house. In Dobrym przykładem jest chociażby Ubisoft i. Teraz nie wiem, jest już tam jakiś tam, powiedzmy, ten etap produkcji, bo są już gotowe arty, jest, jest gotowa, powiedzmy, jakiś build jest tej gry gotowy, że można zobaczyć, cały, powiedzmy, jakiś tam, powiedzmy, gameplay, a oprócz jakby sound designu, muzyki na przykład jeszcze nie ma. No i wtedy, wiadomo, podpi podpisujemy tą nda i przygotowujemy teraz te demo. No i teraz jest pytanie, czy to jest faktycznie taki dla nas dobry moment, czy jednak, jednak walczyć o to, żeby być w produkcji już od samego początku. Olivier Derivier wielokrotnie gdzieś tam wspomina, że on jest oprócz tego, że jest kompozytorem, jest też, że jest graczem, on bardzo dużo gra w gry i bardzo mu zależy jakby na takim kontakcie bezpośrednim z deweloperami. On nie lubi bycia, właśnie to, co ty Michał powiedziałeś, żeby traktować Studia deweloperów jako klienci i tak z klientów na klienta skakać tylko faktycznie dołączyć do tego zespołu, być tą integralną częścią i widzieć, jaki jest, jakby, zamysł na tą grę, bo to pozwoli później łatwiej przygotować tą muzykę. I tak by, wspinając to w tą klamrę. Zofia, czy sądzisz, że która z opcji jest taka naj, naj, najwygodniejsza, najlepsza by była chyba dla ciebie jako kompozytorki? Czy jednak być od tego samego początku, żeby, żeby pracować, jeszcze nie, nie mając jakiegoś tam biletu, ale jakiś jest tam powiedzmy ten zamysł, te obrazki, czy wolałabyś jednak walczyć o, o to, żeby być tam wśród innych kompozytorów, którzy będą, będą wybierani i później jest o wiele łatwiej, no bo są gotowi. Te, te, te materiały. Znaczy, no wydaje mi się, że zawsze jest lepiej być częścią zespołu, tak, bo jeżeli muzyka jest traktowana jako część gry, no to jeżeli my jesteśmy częścią zespołu, no to chociażby, nie wiem, dla mnie zawsze to, że nie jestem na slaku z tym teamem, tak, jakoś jestem, się czuję w ogóle, że mam z nimi kontakt, to zawsze ułatwia rozmowę, Często jest też tak w mniejszych studiach, że dużo różnych ludzi ma swój input do muzyki, a nie tylko na przykład jedna osoba, która tam czymś zarządza, więc wtedy można bezpośrednio jakoś tam wymieniać uwagi i tak dalej. Na pewno. Ja lubię, jeżeli mam wpływ na to, jak ta muzyka ma wyglądać w grze, tak? Czyli jeżeli ja jestem osobą, która może zrobić ten jakiś tam music design document, coś tam za, zaproponować i potem to dyskutować z zespołem, to jest super zawsze. Wiadomo, że niektórzy mają jakąś tam swoją wizję, powiedzmy, jak ten soundtrack by chciał um, wyglądać. To też jest spoko, ale wydaje mi się, że to też jest taki... No, no fajna możliwość, jeżeli ma się, można coś swojego zaproponować, tak, bo też jesteśmy tutaj, um, to jest nasza domena, tak, więc też um, myślę, że możemy mieć jakieś swoje pomysły, więc to, to jest też na pewno dobre. Um, no oczywiście za tym do jakieś tam powiedzmy praktyczne um, też Minusy, jeżeli na przykład, tak jak Michał mówił, by było tak, że się z kimś współpracuje na stałe, a potem jest przestój, no to jesteśmy w tym projekcie, jednocześnie musimy zarabiać, więc może musimy wziąć inny projekt, a tu nie wiadomo, co z tamtym i tak dalej, więc jakby pod tym względem to może być um, bardziej skomplikowane, natomiast jeżeli to jest taka współpraca właśnie, że po prostu jesteśmy w tym projekcie na przykład na jakiejś stałej stawce cały czas, to wydaje mi się, że to jest zawsze korzystne, jak um, też się patrzeć, jak się zmienia ta gra, jak można w nią grać, jak można samemu tam coś implementować i mieć też tutaj jakąś tam decyzyjność i reagować na te wszystkie zmiany. To wydaje mi się, że jest zawsze dobre. Mm -hmm. Ale na przykład, jeżeli, jeżeli możesz, czy w przypadku twojej ostatniej produkcji Team board, to musiałaś jakoś walczyć troszeczkę o to, jak byś ty widziała tą, tą muzykę i też jeżeli chodzi o budżet? To znaczy, my, um, deweloper miał swoją wizję, jakie chce um, emocje, jaki vibe chce przekazać, tak? I, i pracowaliśmy na tym po prostu um, tutaj. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm. Patryku. Jak to, i która, która, która ścieżka tak przyzywany do, że tak powiem, do, do, do tablicy. A która ścieżka, twoim zdaniem, byłaby najlepsza, albo może jakąś inną byś tutaj chciał zaproponować? Znaczy, wiesz, no, dla mnie jak najbardziej rękami, nogami, wszystkimi częściami ciała, ta pierwsza. Ja zdecydowanie pomimo tego, że na co dzień pracuję w swoich czterech ścianach i nie spotykam się z ludźmi, to jak najbardziej wolę być częścią zespołu i tutaj. Nie mówię tylko nawet z perspektywy, jakby samej pracy, ale w ogóle rzeczywiście bycia częścią zespołu, poznania się z tymi ludźmi, z którymi pracuję nad tą grą. Bo jeżeli wejdziemy na jakąś taką płaszczyznę trochę bardziej koleżeńską, przyjacielską, to bardzo szybko się okazuje, że jakby sama ta chemia, która gdzieś tam powstaje, już nie chcę tutaj przytaczać jakichś przykładów, że trzeba pójść, że tak powiem, do baru i wypić beczkę soli, żeby, żeby, żeby z tym zespołem się zintegrować bardzo dobrze, ale no w praktyce bardzo często tak to wygląda, że w takich sytuacjach rzeczywiście z ludźmi się zaczyna znacznie lepiej Lepiej pracować po prostu, bo. 100%. Bo, bo po prostu jest, prze przełamujemy w pewnym sensie, jakby lody i to i, 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 i jakąś tam barierę przełamujemy o to mi chodziło. Więc to, do, to doprowadza do tego, że zaczynamy się wymieniać pomysłami śmielej przede wszystkim. Nie ma jakichś takich dziwnych oporów, że a, boję się komuś tam coś powiedzieć, że coś mi się nie podoba, albo że moim zdaniem inaczej byłoby lepiej. Ta bariera gdzieś tam powoli zaczyna się raci znikać, i to powoduje, że cały, cały zespół zaczyna pracować trochę jak lepiej na Oliwiona Maszyna. Przynajmniej moim zdaniem tak jest. Um, i, I ja osobiście preferuję te, te opcje bardziej niż jak w ostatniej chwili ktoś do mnie mówi: No słuchaj, bo tutaj potrzebujemy muzykę i trzeba coś zrobić, i nagle przychodzisz do zespołu, gdzie nie znasz kompletnie nikogo, tam są wszyscy już ze sobą zgrani, klepią się po plecach i w ogóle jest fajnie, a ty przychodzisz jak, jak taki outsider i po prostu: No cześć, hej, e, ja tutaj chciałem tam dwie nutki dograć jakieś. I nagle się okazuje, że wiesz, po prostu nie masz w ogóle, no tak naprawdę nie do, że nie masz nic do powiedzenia, bo cała reszta jest ze sobą zgrana, ty jesteś jakąś obcą osobą zupełnie. To jeszcze znacznie trudniej jest uzyskać jakiś feedback od takich osób, bo, no bo nie, nie weszliście jeszcze na ten stopień takiego koleżeństwa, że tak powiem, więc zupełnie inaczej się pracuje. Ja akurat mam to szczęście, że teraz drugi raz pracowałem z ekipą Juglar Game Studio, na przykład, jeżeli, jeżeli taki przykład mogę przytoczyć, to. Po tych paru już latach, kiedy, kiedy się znamy, oczywiście tam się parę osób zmieniło w tej, w tej ekipie, ale przez to, że znamy się już w większości przez od, od tych paru lat, to jest znacznie, znacznie prościej pewne rzeczy omówić, czy też nawet wymienić się właśnie jakimiś pomysłami, doświadczeniami, czy nawet powiedzieć komuś zwyczajnie prosto z mostu, że coś jest po prostu bez sensu. To tak można śmiało powiedzieć, że przy The Amazing American Circus, czyli jednym z twoich ostatnich albumów, do których, a czy gier, do których skomponowałeś muzykę, faktycznie miałeś tą wolną rękę, czy musiałeś jednak o coś, o, o coś walczyć? To znaczy, no, nie wiem, co, co, co chciałbyś określić mianem walki, natomiast Walki, no, była, że na przykład, była... wiesz, miałeś jakąś, jakiś pomysł na coś, ale finalnie deweloperom się na przykład to nie podobało, tak? To ale znaczy, wiesz co, byś... nie było, raczej nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się, żeby komuś się nie, jakby w sposób taki zupełnie subiektywny coś nie podobało po prostu i powiedział, że nie. Raczej mieliśmy po prostu taką wymianę zdań i, I przede wszystkim sprawdzania, czy coś działa, czy coś nie działa, więc przeważnie, prze, przeważnie, wszyscy stwierdzaliśmy, że coś jest bez sensu, bo na przykład po prostu to w praktyce nie działa, tak jak nam się wydawało w głowach, że, no, że po prostu będzie to funkcjonować i będzie dobrze działało w określonym momencie. Także jakieś tam pomysły oczywiście, które nie weszły, są, czy, czy raczej były, ale ich wyrzucenie nie było jakimś takim, jakąś subiektywną decyzją. Nie nie osoby, która decydowała, tylko raczej po prostu wynikało to z funkcjonalności samej gry. I stwierdzaliśmy, że jednak ten pomysł po prostu rzeczywiście nie ma sensu. Michał, że tak powiem, naszym przewodniku, chciałbyś coś tutaj dopowiedzieć? Nie mam tym razem absolutnie nic do zdania. Zofia i Patryk wyczerpali. Następnym razem ta jako Podpis, podpis, Tak podpisuję się. Okay. Ja no to słuchajcie, same. to ta, tak zgramnie przejdźmy może do e, tematu, czy pieniądze faktycznie zawsze idą w parze z jakością. Michał, no to ja może od ciebie teraz zacznę. Nie. nie, nie idą. Dlaczego? Dlaczego? Absolutnie, absolutnie nie. Absolutnie nie i to circle back do, do, do tego, o czym mówiliśmy na początku. Czyli o braku świadomości budżetowania muzyki. To, że ma się dużo pieniędzy, to nie znaczy, że wie się, jak je dobrze wydać, i podstawowy błąd, który można popełnić nie tylko przy muzyce, ale przy wszystkim związanym z, gra, z grami, to jest e, pominięcie tego aspektu iteracyjnego i pominięcie związku z grą. Obojętnie, czy mówimy o animacjach, czy mówimy e, o grafice, czy mówimy tak, jak my w tym wypadku rozmawiamy o muzyce. To, że zapłacimy duże pieniądze za zdolnego kompozytora, który do tej pory miał doświadczenie głównie linearne, to, że wrzucimy pieniądze na nagrania w Abbey Road, weźmiemy sobie najlepszego he, inżyniera miksu i masteringu, to sprawi, że nasz album, nasze OST, które wpadnie potem na Bandcampa, Spotify i tak dalej, zabrzmi świetnie i, i będzie się go miło słuchało. Ale to absolutnie nie znaczy, że ta muzyka zadziała w grze i będzie ją wspierać. Ba, muzyka za frakcję tego, co zapłaciliśmy, przy podejściu takim, że mamy kompozytora, który siedzi, ogrywa, roz rozmawia z designerami, rozumie grę i implementuje muzykę tak, żeby ona wspierała nasz gameplay, da graczom znacznie lepsze przeżycie na koniec. Także muzyka akurat i pieniądze, które są związane, szczególnie że dajemy się namówić na nagrywanie pełnej orkiestry chóru, nie chóru, yy, i tak dalej, to są, yy, to są pieniądze, które rosną po prostu w gigantycznym tempie i bardzo szybko mogą pochłonąć lwią część budżetu gry. I firma, która nie ma doświadczenia, nie wie jak budżetować, da się złapać w taką pułapkę yy, a tych pułapek jest coraz więcej na naszym rynku, bo coraz więcej, zarówno są designerów, jak i kompozytorów, którzy nie są graczami, nie mają pojęcia o grach, nie wiedzą, jak ta muzyka powinna działać w grach, oferuje swoje serwisy, a mają doświadczenie z mediów linearnych. Potem to są po prostu nieudane eksperymenty i, i gry z kiepską muzyką, także niestety nie. Nie idzie zawsze w parze. Budżet. A masz taki, jakiś taki ostatni przykład, yy, którym mógłbyś się podzielić? Takiej właśnie gry, która była mocno budżetowana. Mm, nie przychodzi mi teraz na myśl, szczerze mówiąc, jak mi wpadnie okay. to, 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 je... to, się, to się podzielę. Natomiast mm -hmm. no, też, też nie chciałbym palcem wytykać co w moim subiektywnym. Co w mojej subiektywnej opinii jest, jest lepiej albo gorzej brzmiące, ale na przykład przytoczyłeś Oliviera de Riviera, który, który zawsze kładzie nacisk właśnie na to, że tak powiem, moim zdaniem ważniejszą część, bo to jest to też nie zrozumie, nie, nie, żeby ani ty, ani słuchacze nie zrozumie mnie źle. Jeżeli te podstawy mamy załatwione, i, i tutaj mamy. To zabezpieczone, że wiemy, jak ta muzyka ma działać, wiemy, co chcemy z nią zrobić, wiemy, w którą stronę to ma pójść. To potem tak, potem dorzucanie do budżetu, znajdowanie w sensie wkładanie zamiast sampli żywych instrumentalistów, jeżeli nasza oczywiście stylistyka tego wymaga, dodatkowe pieniądze na lepszą przestrzeń, w których nagramy tych ludzi, dodatkowe pieniądze na lepszy miks, dodatkowe, dodatkowe fundusze na chociażby używanie, używanie middleware'u, żeby ta adaptatywność znowu nam trochę, trochę mniej czasu zjadło to niż, niż kombinowanie z jakimiś customowymi rozwiązaniami silników, wtedy już jak najbardziej jakość idzie w parze z budżetem. Natomiast jest ta duża pułapka na początku, że skupimy się nie na tym, co jest najistotniejsze w muzyce, w grach. Zanim dalej pociągnę ten temat, to chciałbym oddać głos naszym gościom. Zofia, czy faktycznie te pieniądze zawsze idą w parze z jakością? Znaczy, na pewno to, co mówi Michał, to jest prawda, tak, że każde pieniądze trzeba wiedzieć, jak wydać. Albo można je jakoś tam przepalić, albo wydać ym, mądrze, więc pewnie dobrze mieć po prostu osobę, która ma doświadczenie i wie, co za te pieniądze można zrobić. Ym, no ale generalnie odpowiedziałabym, że to zależy, tak? Bo na pewno jest jakiś pułap ym, budżetu, którym musimy dysponować, żeby w ogóle coś móc ym, za te, ym, żeby w ogóle. Móc zrobić jakąś muzykę, tak? Natomiast no to też nie jest tak, że dobry soundtrack to musi być, nie wiem, pełna orkiestra, trzy godziny muzyki i budżet na to musi być, tak? No, bo możemy sobie zrobić, właśnie w zależności od tego, czego gra potrzebuje, coś za mniejsze pieniądze, a sprytniej, tak? No, dobrym przykładem tutaj chyba jest Journey. Zdaje się, że Austin Wintery mówił, że właśnie tam podjęli taką decyzję, że będzie solista, będzie wiolonczela i, i to miało robić ym, całe, całe halo tak, w tym soundtracku. Tak? No i wyszło super. Tak, tak samo są... Ym, Mamy przykłady, no nie wiem, na przykład Wiedźmi, tak? Nie wiem, jak tam wyglądało konkretnie budżetowanie, ale zdaje się, że tam wszystko chyba było wokół zespołu, tak? Tam, o ile mi wiadomo, chyba nie była nawet nagrywana na żywo orkiestra, mogę się mylić. Temat no główny właśnie. był nagrywany. Ty, tylko motyw główny. No dokładnie. właśnie. Więc no, da się zrobić różne rzeczy fajnie, oryginalnie. Soundtracki super jakości, bardzo popularne, które... No na pewno siłą rzeczy kosztowały mniej niż długi w pełni orkiestrowy soundtrack, tak? I te decyzje mogą być podjęte albo ze względu na to, że tak chcemy, bo tak, taki mamy plan, albo ze względu na to, że mamy jakieś ograniczenia finansowe. No więc w związku z tym właśnie możemy sobie wziąć ten budżet i się zastanowić, co w nim możemy zrobić, tak? Że może tej muzyki będzie trochę mniej, ale dorzucimy na nagrania na żywo, albo że nie weźmiemy właśnie orkiestry, tylko weźmiemy sobie, nie wiem, solistę, właśnie, wiolonczelistę, wiolonczelistkę i wokół tego na przykład nabudujemy sobie muzykę, jeśli się akurat tak da w tej grze i będzie to miało sens. Także wydaje mi się, że ymm, no tak jak mówię, to zależy. Da się y, robić też super rzeczy taniej, y, ale to również nie jest y, zero złotych. Mm -hmm, mm -hmm. Patryku, chciałby swoje trzy grosze tutaj y, dołożyć? Cóż e, mi pozostaje powiedzieć? Wszystko, tak naprawdę, e, Michał i Zofia już powiedzieli. E, ja jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to e, fakt tego, że studia też mogą mieć różne intencje. Jeżeli chcą wydać pieniądze, e, to mogą. Tak, co prawda, no, na, naszym, na naszym podwórku chyba się to nie zdarza, raczej, e, żeby nie powiedzieć wcale, ale pewnie wcale. E, natomiast e, znamy takie przykłady, z różnych e, anegdot i opowieści znanych kompozytorów z, z Oceanu, że e, duzi deweloperzy czasami e, chcą wynająć orkiestrę tylko po to, żeby móc ją sfilmować i pokazać sobie fajne promo. E, więc. No, takie sytuacje się zdarzają, co niekoniecznie musi iść po pierwsze też w parze z jakością, bo to wiadomo zależy, kto tę muzykę też będzie komponował. Ale też jak ktoś pamiętam, kto o tym wspominał, i to był prawdopodobnie Gareth Cocker, jeśli się nie mylę, to właśnie on mówił o tym, że miał taką sytuację, podczas gdy jego zdaniem do tej gry w ogóle nie pasowało, o której była mowa wtedy, w ogóle nie pasowała orkiestra i właśnie jego zdaniem to, to nawet nie miało sensu. Natomiast deweloper bardzo naciskał, żeby nagrać właśnie muzykę z orkiestrą, bo zależało im na tym, żeby zrobić sobie takie promo i używać tego marketingowo i żeby też móc innym deweloperem pokazać, haha, patrzcie, my tutaj możemy sobie orkiestrę nagrać, mamy na to kasę. Więc, no, więc takie intencje mogą być, ale pod względem kwestii, jakby kwestii jakości to absolutnie tutaj temat został wyczerpany. Mhm. Dobrze, że poruszyłeś kwestię Garetha Cockera, bo to jest też to, co ja chciałem się was zapytać, bo mm, Gareth Cocker miał z kolei ten problem, bo naprawdę tam nie mieli za bardzo dużego tego budżetu na muzykę i też jakby on się zajmował w praktycznie w całości orkiestracją, z czego później strasznie żałował. No i teraz jest pytanie, bo jesteś już kompozytorem, budujesz sobie jednak te portfolio, no i też Ci bardzo zależy, żeby później wejść w jakiś nieco większy projekt, który by Ci pozwoliłby zabudżetować Twoje honorarium na, na rok, może na dwa lata. Wiemy, że to się tak troszeczkę sporadycznie staje, ale do czego zmierzam? No ale jeżeli dostajesz ten budżet. I powiedzmy, że jednak ciebie stać na tych e, e, solowych jakiś tam artystów, piosenkarzy, piosenkarki, czy nawet jakiś tam, powiedzmy, ma, ma, małą orkiestrę. No ale co później, na przykład, z resztą, to znaczy cały mastering tej, 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 tej muzyki i inne kwestie techniczne. No i teoretycznie faktycznie kompozytor może się tym zająć, ale wiemy, tak mi się wydaje, poprawcie, jeżeli się mylę, czasami zdarza się, że jednak kompozytor nie. Ma tej jednak tej takiej wiedzy, która mu pozwala w tym obszarze tak dobrze operować, jakby to była osoba, która no, ma wieloletnie doświadczenie. No i w tym wypadku teoretycznie przydałby się ten budżet, żeby właśnie wynająć specjalistę od tego, od tamtego i innych jakby takich elementów. I tak jak mówię, mówimy w momencie, kiedy faktycznie chcemy nagrać jakieś żywe, żywe instrumenty, jakby te spektrum wtedy się poszerza. No i co, co wtedy? No jednak idzie wtedy to troszeczkę jakby za, za, za jakością. Wiemy też, że te pieniądze nie są do końca potrzebne, bo dobrym przykładem z kolei z innej strony jest muzyka do Celest Lenny Rain, która jest w pełni po prostu 8-16 bitowa, a muzyka zdobyła ogromną rzeszę fanów, winyle już w kilku Nakładach sprzedały, o bankam już nawet nie wspomnę. No i mamy jakby te dwa rozliczenia, rozgry, jakby takie dwie granice, że z jednej strony fajnie mieć te, ten budżet, który pozwala nam wtedy zatrudnić tych specjalistów. A tu też jak Patryk słusznie powiedziałeś, bo ja też się z tym zgodzę że czasami, czy nawet chyba Zofia też to, to tutaj dopowiedziała że czasami jest to tak, że niektórzy tylko i wyłącznie zatrudniają te orkiestrę, żeby pokazać taką wizytówkę żeby wypromować, bo po części już deweloperzy zauważyli to już od kilku lat, że ta muzyka do gier jest w stanie czasami nawet wypromować to, to, tą grę i to też zależy gdzie jeszcze się to nagra ale jednak patrzymy tutaj z perspektywy no to jest ciężko to jakby zbalansować. I Michał, jak ty jak teraz, co ja na przykład jeszcze tutaj od siebie dodałem, czy faktycznie da, idzie za tą, za tą jakością, czy nie jest to jednak tak na finalnie to, to, to potrzebne? Słuchaj, to jest tak, że oczywiście, oczywiście idzie, idzie za tym jakość. Umówmy się z bardzo, bardzo niewielu kompozytorów, którzy są w stanie, a przynajmniej ja nie znam żadnego takiego, który jest w stanie wykręcić brzmienie finalne takie, jak wykręcają to z, z czołówki inżynierowie miksu i masteringu, którzy zajmują się tylko tym. I nie ma w tym absolutnie nic złego, jest to zupełnie naturalne, bo to są ludzie, którzy robią tylko to, jakby ich posadzić, żeby spróbowali coś skomponować, to wyszłoby znacznie gorzej niż robi to kompozytor. Tak samo to jest ta to, to sama śpiewka, co z instrumentalistami. E, tutaj słuchacze nie widzą, ale my mamy na ekranie Patryka. Za Patrykiem wisi parę różnych instrumentów, na których Patryk zagrać potrafi. Właśnie o to chodzi, że potrafi. Ja na nich nie potrafię zagrać. To, to, jest, to jest najbardziej dokładnie, przewrotne. ale będzie to zde. Będzie to zdecydowanie dalej niż jak ten instrument znajdzie się w rękach kogoś, kto spędził z nim połowę swojego życia. Więc tu mamy po prostu skok jakości, jeżeli chodzi o wykonawcę instrumentalistę. Taki sam skok jakościowy będzie, jeżeli weźmiemy sobie nie studio domowe, tylko studio nagraniowe profesjonalne, bo będziemy mieli lepiej wytłumioną przestrzeń. I pewnie zestaw lepszych mikrofonów, niż mamy dostępny pod ręką w domu. To samo będzie, jeżeli będziemy mieli inżyniera miksu czy masteringu. Natomiast jeżeli, jak już wspominałeś o tych inżynierach miksu i masteringu, to jest to w moim przynajmniej doświadczeniu znacznie większe to znaczenie ma, znaczy ogólnie to ma znaczenie, w, 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 kiedy nagrywamy żywe instrumenty. Jeżeli bazujemy na. Czy na muzyce mocnie, mocno syntezatorowej, czy czyptunowej, czy ma to mniej. Czy, czy po prostu na VSTKach imitujących różne instrumenty, ma to zdecydowanie mniejszy wpływ. Te wszystkie rzeczy są już w miarę przygotowane, szczególnie jeżeli mówimy o. O wirtualnych instrumentach, te nagrania są już wstępnie poczyszczone, przygotowane. Jest tam mniej pracy i mniejszą będzie słychać przepaść jakościową, niż jeżeli kompozytor weźmie sobie na żywo nagraną orkiestrę i spróbuje ją sam zmiksować versus miks profesjonalnego inżyniera żywej orkiestry. Tu będzie słychać e, największą przepaść. Natomiast to wszystko są rzeczy, które. E, które tak jak już tu wcześniej się pojawiło, zależą od gry. Sam przytoczyłeś przykłady gier, które i tu Zofia też mówiła o tym, że, że można w bardzo kreatywny sposób podejść, można zrobić świetny soundtrack do gry, nie nagrywając ani jednego żywego instrumentu, tylko trzeba dobrze dobrać stylistykę muzyki, która będzie. Czasem nie będzie to idealna stylistyka, czasem zdecydowanie lepiej byłoby nagrać te żywe instrumenty, ale warto wziąć pod uwagę budżet, warto schować czasem swoje ego kompozytorskie do kieszeni. Po prostu, jeżeli projekt takiego budżetu nie ma, to nie proponować rozwiązań, które na siłę generują koszta i będzie właśnie słychać niedobór budżetu w danej stylistyce, a może właśnie poszukać rozwiązania, takie jak tutaj gdzieś tam padały i padały przykłady gier, gdzie, gdzie mimo małego budżetu, to, to ten soundtrack świetnie zabrzmi i odniesie sukces. Mhm, też zgadzam się, właśnie wszystko zależy od gry. Zofia, chciałabyś jeszcze coś tutaj dodać? Myślę, że Michał tutaj też wyczerpał w miarę temat. Znaczy, też uważam, że po prostu zależy to od rodzaju, rodzaju muzyki. Tak? No jeżeli robimy jakąś tam muzykę elektroniczną, gdzie faktycznie te sample już są wyprodukowane, ym, no to jest dużo łatwiej tak niż ym, właśnie z nagraniami orkiestrowymi, gdzie nawet ludzie wybierają pod konkretne sale, żeby było takie brzmienie albo tamto brzmienie. Ale wydaje mi się, że jeżeli jest budżet na orkiestrę czy jakiś tam większy zespół, no to już nam miks się powinien też znaleźć, tak? No jeżeli nagrywamy jakąś tam solistę, to myślę, że też zależy oczywiście od osoby, od Kompozytorów, tak, czy się zajmują trochę miksem, czy nie, ale ym, jest to tam jakoś do zrobienia, tak. No ale na przykład mamy Billie Eilish, która ze swoim bratem zrobili w swoim pokoju albumy, które w ogóle dostają wszystkie nagrody i tak dalej, ale jest to zupełnie inny rodzaj muzyki, tak. Ale one, one były wyprodukowane, a potem przechodziły przez profesjonalnych inżynierów miksu. Tak, ja myślałam, ba... wydawało mi tak. się, że oni to miksowali też tam, ale... Pre, Premix tak, ale potem okay. mastering był no, robiony. Już teraz no. mi wyleciało nazwisko, ale tak, ale okay. jakby marketingowo brzmi świetnie, że w sypialni zrobiłem, tak, wszyscy tak, kupują tak. Omnisferę, bo tam na 80% no. na Omnisferze albo sprzedaż no, LED. Spektra Sonix tak. się cieszy. No, ale to właśnie. Dokładnie tak. Dzięki Zofia. Patryk? Wiesz co, ja na to patrzę trochę tak, że jeżeli widzę, że na przykład studio jest. ma taką strukturę, gdzie na przykład jest jeden grafik 3D, który generalnie robi modele, który robi tekstury, który przygotowuje ufałki do modeli, który potem robi shadery, który potem oświetla to wszystko w silniku, no to ciężko jest oczekiwać, że do muzyki nagle będzie wielki team. Natomiast jeżeli patrząc na to z drugiej strony, jeżeli mamy jakiś wielki zespół, gdzie jest po prostu 15 różnych działów i w każdym z działów pracuje jeszcze po 15-20 osób, i na rzecz produkcji muzyki bierze się jedną osobę i się oczekuje, że ta jedna osoba zrobi wszystko na tak samo dobrym poziomie, jak na przykład te zespoły robią te części graficzne, nie wiem, story czy kwestie programowania i tak dalej. No to tutaj mam, ja przynajmniej taki wewnętrzny czuję dysonans, że jakby nie, te proporcje nie są zachowane do końca tak, jak mogłyby być zachowane. Mhm. Okej, okay, dobrze. Naprawdę bardzo to, to są, tak jak słusznie zauważyliście w pewnym momencie, że to są takie tematy, które można byłoby chyba podzielić na kilka odcinków podcastu. I ja mam nadzieję, że kiedyś Was us usłyszę i też nasi słuchacze bądź widzowie zobaczą Was na Digital Dragons, bądź też innych prelekcjach, innych wydarzeniach. jest Giz. Jeszcze jest Giz, tak, dokładnie. Patryk ma wykład, Michał też. Nie, nie, ja w tym roku y, skupiam się na pracy koniec wykładów Ale. na ten sezon. <laughs> Michał wychował nowych, wychował, że tak powiem, osoby, które się nadają na prowadzenie paneli, tak żartem. E, tak, polecamy też właśnie GIZ, na pewno o tym też wspomnimy. E, dobrze, m, to ja bym chciał podsumować to naszą dzisiaj e, rozmowę i po części już chyba powi, powi, Trochę chyba o tym powiedzieliśmy. Chodzi dokładnie o pytanie czy potrzebujemy tych nagrań na żywo zamiast używać e, sampli. Może Zofia, od ciebie zacznę, czy faktycznie to jest potrzeba? Wiemy, że już chyba to zależy od samej, samej produkcji, ale jeżeli nawet jeżeli to jest jakiś gra, która ma spra e Sprite -y, i czasami nawet przywodzi na myśl metal slaga bądź pierwsze odsłony Final Fantasy, to czy potrzebujemy tych nagrań na żywo, czy lepiej jednak tych sampli używać? Jak, jak to z Twojego doświadczenia i mm, jak byś to ocenił? Znaczy, jeżeli robimy muzykę, w której chcemy użyć instrumentów jakichś tam akustycznych i jest budżet, no to myślę, że warto. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest dużo pracy. Tak, Na przykład nie wiem, rozpisanie swojej muzyki na orkiestrę to jest dużo pracy. I trzeba o tym też pamiętać, że to też może trzeba wziąć pod, pod uwagę przy budżetowaniu i przy kompletowaniu zespołu itd. i tak dalej. Przy I czasie produkcji. Tak, dokładnie. Um, nie, no oczywiście można zrobić um, muzykę, która brzmi wiarygodnie, tak, na samplach, tylko też um, no, najlepiej wiedzieć na początku też, czy to będzie nagrywane na żywo, czy nie, bo wtedy można tę muzykę też inaczej pisać, um, bo jeśli piszemy na sample, to piszemy tak, żeby brzmiało dobrze Dokładnie. na samplach. Um, no. Bardzo, um, very valid point. Um, no, ale wydaje mi się, że żywy instrument to żywy instrument, tak, no przede wszystkim jeżeli mamy na przykład jakiegoś solistę, to zawsze może dodać coś od siebie, tak? Już nawet nie mówię o jakiejś improwizacji, ale jakiś tam charakter. Tak jak mówił Michał wcześniej, możemy pisać utwory na gitarę, ale jeżeli ktoś jest gitarzystą całe życie i w tym się specjalizuje, to on, ona, oni będą wiedzieć najlepiej, jak to zagrać. Ja Jaką artykulacją, nie wiem, a może wezmą inną gitarę. Tak miałam ostatnio właśnie, że tam na dwunastce zagrał Krzysie Kuchowicz I to super brzmiało, tak? No także warto, polecam, jak można. To tak. <grym> Natomiast spotkałam się też z opiniami, że w niektórych przypadkach ludzie czasami wolą sample, ponieważ jest po prostu z tym mniej pracy, a niektóre rzeczy można zrobić wiarygodnie, tak. Więc. Co kto lubi? Wydaje mi się, że żywy instrument to zawsze żywy instrument. No. Mm. Patryk? No, wiesz, tutaj wcześniej też Michał poruszał ten temat i zresztą ty też, różnej stylistyki muzyki, prawda? Więc jeżeli coś ma być stylizowane bardzo, nie wiem, na jakiś tam chiptune, czy, czy nawet jeżeli. Sam miałem okazję zresztą całkiem niedawno pracować nad taką małą giereczką, do której trzeba było zrobić kilka utworów, i to była gra bardzo mocno taka stylizowana, więc wyglądała trochę zabawkowo, trochę tak cukierkowo, i na przykład. Do takiej stylistyki, moim zdaniem, um, nawet to nie boli, jeżeli słyszymy. U która brzmi trochę plastikowo, trochę sztucznie, bo to nawet się fajnie łączy z tym obrazem. Natomiast jeżeli rzeczywiście wymagamy tego feelingu, tych emocji, tych ludzkich emocji, no to ja jestem absolutnie cał, całkowicie sobą, całym sobą za, za nagrywaniem żywych muzyków. Głównie z uwagi na to, co powiedziała też Zofia, że przede wszystkim muzycy, zwłaszcza jeśli mówimy o solistach, jeżeli nie mówimy o orkiestrze, znaczy orkiestrze też rzeczywiście, ale jeżeli mówimy o solistach, to oni, oni też przekazują w tym wykonaniu swoją duszę i często bardzo Proponują pewne rozwiązania, na które my, jako osoby, które mają jakieś tam blade pojęcie, często na temat instrumentu, po prostu nie wpadniemy nawet na ten pomysł. A do tego dochodzi jeszcze kwestia oczywiście jakiegoś ograniczenia sampli, o których wspomniała Zofia, więc jeżeli my wiemy od razu, że będziemy robić coś, na, co finalnie będziemy nagrywać z żywymi muzykami, to inaczej będziemy też komponować niż jeżeli robimy coś z samplami, bo jeżeli wiemy, że my mamy tylko sample i koniec, no to wtedy robimy cimerowskie ostinata, bo wiemy, że to będzie brzmiało dobrze po prostu yy, w takim wykonaniu, prawda, samplowym. Ale ja też zresztą zawsze staram się, jeżeli rozmawiam w ogóle z kimś, kto nie do końca rozumie, na czym polegają sample, to ja też zawsze staram się porównywać to trochę do na przykład syntezatora mowy. No bo syntezator mowy też w pewnym sensie bazuje na samplach w jakimś tam, w jakimś stopniu i je modyfikuje, modeluje. No i syntezator mowy powie na przykład: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, prawda? A, a prawdziwy aktor powie: Litwo, ojczyzno moja, będzie artykułował, będzie, będzie wczuwał się w ten tekst będzie go, y, będzie się nim bawił w pewnym sensie. I tak samo muzycy bawią się swoimi instrumentami, przekazując w ten sposób po prostu znacznie więcej, niż tam jest napisane w tych nutach. Więc to jest istotne. No i do tego dochodzą oczywiście ograniczenia artykulacyjne sampli. Zresztą przykład, który pokazywałem na Dragonsach, jak weźmiemy nawet taką zwykłą, prostą harmonijkę, jeżeli nagrywamy sample, no to nagramy pojedyncze dźwięki, potem z tych pojedynczych dźwięków próbujemy coś zrobić, ale nie ma opcji, żeby zrobić Po prostu nie ma takiej opcji, żeby z tych paru dźwięków coś takiego ukleić. Więc tylko prawdziwy instrument i człowiek jest w stanie to zrobić. Przynajmniej na razie. Sztuczna no, inteligencja może coś poradzi za jakiś czas. Po tylko Plus jeszcze mhm. y, na przykład przy muzyce jakiejś stylizowanej tak, no to w ogóle, prawda? Jakieś tam y, f, konkretny etniczna muzyka z konkretnych na przykład rejonów. Mm, dokładnie. Jakieś takie klimaty, no to już... Jakieś archeologiczne szukanie, hmm, zgadzam się, muzykologiczne nawet. Patryku, musisz koniecznie kiedyś jakiś audiobook nagrać, twój głos po prostu oszamia. O, e... Chciałam dziękuję. powiedzieć, to Litwo, moja, to... Dziękuję. Um, nie wiem, nie wiem mi... czy się ze mnie naśmiewacie, ale to będę analizował nie, później. Nie, nie, nie. Ja mówię, nie. nie Tutaj nie. tylko w tym podcaście po, nie, poważnie. Nie, absolutnie. Nie, nic z tych rzeczy. No, no, no. Naprawdę, naprawdę. Dzięki za tą solówkę. A śpiewasz też? Nie. Kiedyś mi się wydawało, że umiem, ale Szloda. potem się okazało, że nie. A melodynę no, Nie, wiesz, pijacki przyśpiewy to jeszcze tak, ale... E, tak w <laughs> prawdziwym świecie na serio to już, już nie. Sprawdzimy to. E, Michal, ty, czy ty byś chciał na koniec, to na koniec jakoś to jeszcze podsumować to, jest, Zofia i Patryk o odpowiedzi o tym? Nie jedno i. Jedno i drugie skupiło się na tej najważniejszej rzeczy, czyli wartości dodanej, którą wnoszą muzycy do naszych tworów. I, i, i nie chciałbym, że tak powiem, odciągać uwagi od tego jakże ważnego punktu. Ja raczej też się podpisuję po tym, bo tutaj zostało już to wyczerpane. Ja osobiście jednak jestem też zwolennikiem tego organicznego. Nagrywania muzy muzyki, bo to jednak czuć później, w, jak się słucha. No bo to też jest kolejny problem: czy osoby faktycznie dzisiaj, szczególnie te młode oso osoby, są w stanie później rozróżnić tą, to, czy to było sztuczne, czy sample, czy to była muzyka na, 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 nagrywana, bo to też jest kolejny problem, ale sądzę, że to kiedyś do tego wrócimy w innym odcinku, ale jednak, jednak czuć tą duszę i tą energię, którą muzycy bądź artyści przekazują przy nagrywaniu jakiegoś instrumentu czy swojego głosu i później jednak wybrzmiewa to w trakcie słuchania ścieżki dźwiękowej czy tudzież oglądania filmu. Moi drodzy, bardzo Wam, naprawdę bardzo Wam serdecznie dziękuję za poświęcony dzisiaj czas, za te wszystkie przemyślenia i drogowskazy. Mam nadzieję, że osoby, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę związaną z komponowaniem muzyki albo bycia w przyszłości inżynierem dźwięku, może gdzieś poniekąd wezmą sobie to do serca i tego, z tego miejsca jeszcze raz serdecznie was tutaj odsyłam do grupy na Discordzie. Michale, możesz powtórzyć, żebym nie popełnił błędu? Natomiast grupa nie jest, że tak powiem, ogólnodostępna. Trzeba jakieś wpisowe audie, zrobić, więc, Michał, wpisowe jakieś. A tak, tak, tak zapomniałem, trafić, Ale Jak najbardziej, jak najbardziej proszę znaleźć mnie, natomiast e, grupa, żeby tutaj nie było niepotrzebnych nieporozumień, zrzeszamy osoby, e, które w Polsce mają okazję pracować przy grach i są to sami specjaliści audio. To znaczy nie jest to na przykład miejsce, w którym może, do którego można wpaść jako e, aspirujący muzyk i znaleźć kogoś, kto nam e, zleci grę do zrobienia, albo coś takiego, bo też się spotkałem z, z, z osobami, które. Że tak powiem, na to liczyły? Nie, tu jesteśmy wszyscy we własnym sosie. E, owszem, czasem się jakieś oferty pracy pojawiają, którymi, którymi się przerzucamy. E, natomiast, tak, jeżeli tworzysz muzykę albo dźwięki do gier w Polsce, działasz i chciałbyś, czy chciałabyś trochę tą wiedzą swoją się powymieniać, to z tego powodu dokładnie ta grupa została lata temu założona i serdecznie, serdecznie zapraszamy. Ja mam nadzieję, że jak się też to wszystko tak uspokoi, to będziemy mogli w większym gronie się spotkać i przedyskutować. Dziękuję serdecznie, Michale, że dzisiaj byłeś z nami i życzę samych sukcesów na nowej ścieżce kariery. Dziękuję pięknie. Patryku, dzięki wielkie, że znowu z swoim majestatycznym głosem i dźwiękami różnych instrumentów tutaj <noise> nas, że tak powiem, zszokowałeś i też oczywiście swoją wiedzą, i też dzięki za podsunięcie tego tematu do dzisiejszego podcastu. I mam nadzieję, że znowu przyjmiesz za zaproszenie do udziału w podcaście. A dziękuję bardzo za zaproszenie. Polecam się na przyszłość i trzymajcie się. Cześć. Trzymam kciuki za projekty. Zofii, niezmiernie jeszcze raz serdecznie też dziękuję, że byłaś z nami. Mam nadzieję, że się nie nudziłaś i, i znowu kiedyś nasze skromne progi odwiedzisz. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i bardzo chętnie. Tak więc, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze oraz widzowie, słuchaliście 29. odcinka z podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze, możecie nas słuchać na Spotify, Apple Podcast oraz na wiele innych platformach streamujących podcasty. Z tej strony, jak zawsze, wasz wierny Mariusz Borkowski kłania się w pas. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Słuchaj, 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 słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.